Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj wybierzemy się do Nowej Huty, a to na prośbę pana Konrada, który opisuje nam jedno z niebezpiecznych skrzyżowań. Mianowicie chodzi mu o skrzyżowanie ulic Sołtysowskiej, Podbipięty i na Załęczu. I pisze o nim tak, że kierowcy jadący z ulicy Podbipięty w Sołtysowską rzadko używają kierunkowskazu, co przy intensywnym ruchu powoduje zakorkowanie Sołtysowskiej. Czy to prawda? Potwierdzam. Rzeczywiście nie jest to przyjemne skrzyżowanie, a do tego jak kierowcy popełniają błędy, wynikające z niechlujstwa, z ociągania się z włączeniem kierunkowskazu, no to dodatkowo dolewa oliwy do ognia, aczkolwiek rzeczywiście to skrzyżowanie jest nieprzyjemne. Ruch spory, ruch wzrastający, tam powstało wiele osiedli i trochę nieprzygotowane do tego dużego ruchu skomplikowane skrzyżowanie. Także uwaga podniesiona do potęgi entej, no a przede wszystkim, żeby ta nasza jazda była czytelna. Dojeżdżamy do skrzyżowania jadąc Sołtysowską. Popatrzmy, tutaj znaki pokazują, jak przebiega pierwszeństwo. Pierwszeństwo to ulica na Załęczu, Podbipięty. My tego pierwszeństwa nie mamy. No i cóż, musimy uważać na te pojazdy jadące od ulicy na Załęczu, które mają pierwszeństwo. Nie wiem, czy nie jest większy ruch właśnie z Sołtysowskiej, czy tak nie byłoby lepiej poprowadzić tego pierwszeństwa. Najlepsze byłoby tutaj rondo, niewątpliwie. Natomiast na razie, no cóż, patrzymy w prawo, czy nie jedzie ktoś z ulicy na Załęczu. No i patrzymy na te pojazdy jadące z przeciwnego kierunku, skręcające w prawo, które też mają w stosunku do nas pierwszeństwo. Czyli w sumie ile tych wlotów policzmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli nawet pięciowlotowe rondo. No właśnie, prosiłoby się. Jadę ulicę Podbipięty, czyli lewy kierunkowskaz. No właśnie, używajmy tutaj tych kierunkowskazów, żeby wszystko było jasne. Chwilowo nikt nie jedzie z ulicy na Załęczu, ale jak widać nie jest to częsta sytuacja, no bo ten korek przecież by tutaj nie powstał, gdyby było tak dobrze. Trafiliśmy akurat na chwilkę, że nikt sprzeciwka ani z ulicy na Załęczu nie jechał. Pamiętajmy, że ci sprzeciwkający na wprost też mają nad nami przewagę. Skręcający w prawo z tej uliczki, vis-a-vis kierunku i jadący na wprost. Czyli my na tym dość obciążonym kierunku jesteśmy, no tak trochę ostatni. Uważaj. A teraz z ulicy Podbipięty pojedziemy w lewo. Zobaczymy, co to za ulice dojazdowe z lewej strony. Sam jestem ciekawy, nigdy tam nie byłem. No więc najpierw korzystam tutaj z tego pierwszeństwa. Sprzeciwka daleko, ta ciężarówka to jeszcze zdąży. No i właśnie, tutaj mamy ten wjazd chyba przelotowy, że tak powiem. Tu nawet autobus widzę jeździ, proszę bardzo. No i wracamy na nasze skrzyżowanie. Z tymi z ulicy Sołtysowskiej bezkolizyjnie się wyminę. Muszę tylko uważać na tych jadących ulicą na Załęczu od strony Łęgu, od strony ulicy Ciepłowniczej. No i jedziemy z ulicy na Załęczu. Popatrzmy, jak to tutaj wygląda. A teraz pojedziemy w Sołtysowską, czyli lewy kierunkowskaz. Uważamy na tych jadących sprzeciwka, z Podbipięty, przepuszczamy ich. Dobrze, że pokazują kierunkowskazami kierunki. Oczywiście są przed nami, ale ja już tutaj znalazłem się. O, i teraz za nimi mogę przejechać. Na pewno skrzyżowanie to nadaje się do przebudowy. Chcielibyśmy, żeby tak się stało możliwie jak najszybciej. Pan Konrad sugeruje, żeby wybudować tam rondo, że to by mogło pomóc. Dokładnie właśnie. O tym myślałem, mówiąc przed chwilą o zmianach organizacji ruchu w tym miejscu. Proponowałem takie rondo już chyba kilka lat temu. Pewnie nie znaleziono jeszcze na to odpowiednich funduszy, chociaż myślę, że można by małymi środkami nawet ad hoc spróbować takie rondo tymczasowe zastosować. Może rondo na Leśnik? No, może tu trochę więcej miejsca, więc nie byłby to taki maleńki plaster imitujący Wyspę Centralną, ale nawet Naleśnik poprawiłby troszkę sytuację.
Może udałoby się prostymi środkami to rondo tutaj zbudować, a potem poprawić je już w formie projektu budowlanego. Na pewno jest tam potrzebne i tutaj zgadzam się z naszym korespondentem w całej rozciągłości. A teraz pokażemy Państwu prawdziwy amerykański western pod tytułem Śląski Suwak. W roli głównej występuje szeryf, śląski szeryf. Podoba Ci się ten film? No, ze smutkiem patrzę na to, co tam się dzieje na tym Śląsku. Naprawdę z dużym smutkiem. To jest jakieś szaleństwo. To jest chęć pokazania jednym, że nie mają kompletnie racji i że się zawsze będzie przed nimi. Niech oni się nie próbują pchać, jak uważają tamci, bo i tak im zajedziemy drogę i nigdzie dalej nie pojadą. Trudno omówić ten film, bo tu jest cały szereg dziwnych sytuacji. Po pierwsze, ta karetka, która zbliża się, nie używa sygnałów, które upoważniają ją do korzystania z przywilejów pojazdu uprzywilejowanego. To muszą być łącznie podane sygnały świetlne i dźwiękowe. No ale w końcu zaczęła używać. No właśnie. I pytanie, dlaczego nie używała wcześniej? Czyli wcześniej się nie spieszyła, a teraz chce się przebić na siłę, korzystając właśnie z tej normalnej możliwości przejechania, bo te dwa pasy powinny równolegle przesuwać się do przodu, a potem na zasadzie raz jeden, raz drugi te pojazdy powinny jechać dalej. No tak, no ale karetka, no to uprzywilejowany pojazd, no to dobrze, włączyła. Co dalej? No właśnie, ona była tym uprzywilejowanym pojazdem, czy nie była i nagle postanowiła chcieć być? Troszkę to budzi wątpliwości. Karetkę oczywiście przepuszczamy. Przepuściło się ją w ten sposób, że zrobiło się jej wolny pas lewy. Można było to zrobić inaczej. Można było dla niej zrobić ten korytarz ratunkowy, czyli rozjechać się w dwie strony i środkiem ten przejazd byłby możliwy, bo być może zaraz krytykanci Zamka Błyskawicznego powiedzą, no właśnie, no to jak zostawiamy ten lewy pas, to on będzie dla karetek. No tylko, że ta karetka przejeżdża raz na 100 razy. Nie zawsze to pozostawienie dla niej miejsca jest potrzebne. No a poza tym, no właśnie, jeżeli jedziemy dwoma pasami równolegle, to po pierwsze korek będzie znacznie krótszy, czyli ona szybciej się przedostanie w nasze okolice, a potem rozjedziemy się i środkiem umożliwimy jej ten przejazd w sposób bezproblemowy. Ale porozmawiajmy o naszym głównym bohaterze, śląskim szeryfie. Oczywiście zostawiłem sobie to na koniec. Tam jest więcej niż jeden. Nie tylko kierowca w Audi, bo okazuje się, że osoba, zdaje się, płci żeńskiej, która kierowała tym białym samochodem, dość pokaźnych rozmiarów samochód, też próbuje zepchnąć naszego widza. Hej! O zgrozo i o dziwo, wybierając pas, który się kończy. Pani ma swój pas. A ma swój pas, który ma kontynuację. Ale na czym to polega? No właśnie, po pierwsze, zabronić przejazdu temu na lewym pasie. Notabene zmienia pas. Wjechała na pas, którym poruszał się nasz widz. Okazuje się, że doszło tam do niewielkiej, co prawda, ale jednak kolizji, zarysowania pojazdu. No i winna jest absolutnie ta osoba, która próbowała zablokować pana jadącego pasem lewym, naszego widza. No, taka właśnie cicha zmiana, żeby tylko on nie pojechał. W imię czego? Ano w imię tego, żeby szybciej dojechać do tej drogi, na której też jest korek, żeby się tam niejako wepchnąć. To powinno być zupełnie inaczej. Te dwa pasy idą równolegle do końca, potem lewy kończy się i wszyscy wjeżdżają na prawy. Jest jeszcze kawałek kontynuacji do tej drogi z pierwszeństwem. No i tam mam nadzieję, że ci kierowcy, widząc korek na tej drodze z pierwszeństwem, też będą na zasadzie właśnie Zamka Błyskawicznego jeden w drugi wpuszczali te pojazdy, które wyjeżdżają, dojeżdżają tą łącznicą. Pewnie nie, pewnie na Śląsku tak nie ma. Tam jest, okazuje się, walka o pierwsze miejsce w każdym korku i nie ma taryfy ulgowej. Rozpychamy się, zajeżdżamy drogę, pchamy się, kto silniejszy, kto pierwszy, ręce opadają. Katastrofa, szanowni państwo, pokaz katastrofalnych zachowań, pokaz kompletnego braku współpracy. Notabene ta pani, łatwo to odsłuchać, mówi, że po prostu był pas dla karetek. Jadę swoim pasem. To po prostu jazda na zasadzie niech czekają, bo mnie się spieszy, bo ja mam być pierwszy. Notabene też jakieś takie przypisowanie sobie prawo do tworzenia i pilnowania kolejki. Tęsknimy za czasem minionej już szczęśliwie epoki kolejek, tęsknimy za tym. Trudne do zrozumienia zachowania, które piętnujemy.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.